Warszawska średnica 2050. Witam Was tutaj, cześć i czem ząż. I zapraszam Was już teraz na najdłuższe wydanie z warszawskiej średnicy 2050. W końcu 21 odcinek z tej serii i przelecimy nad całą średnicą, która będzie przebudowywana i w teorii zostanie zakończona w 2050 roku. Na wstępie chciałbym pozdrowić osobę, która mnie spotkała podczas nagrywania tutaj na Pradze, właśnie w tym rejonie, jak latałem tam przy Warszawie Wschodniej, przy stadionie, to właśnie jedną osobę taką spotkałem i pozdrawiam. Nie sądziłem, że kogoś znajdę tak szybko i to była chyba też pierwsza osoba, która mnie tak faktycznie na ulicy spotkała bez poprzedniej zapowiedzi, że gdzieś się pojawię. Także gratuluję, ale już wracamy do odcinka i przechodzimy do tego, co tu się dzieje. No po pierwsze, Warszawa Wschodnia. I tak, ona też będzie miała przebudowę, ale to będzie po przebudowie całej linii średnicowej, ponieważ zamknięcie teraz wschodniej byłoby dosyć problematyczne, bo po tej stronie jedynym dworcem, który mógłby przyjąć pociągi od tej stacji, jest Warszawa Gdańska. Wileński owszem mógłby część pociągów przyjąć, jednakże tamte połączenie nie jest, bym powiedział, jakieś takie też odjechane i ten łącznik będzie to zbudowane. Na okres tej przebudowy będzie trochę rozbudowane, żeby móc lepiej te pociągi lepiej dojechały do swoich celów i po prostu też mogły częściej jeździć. Wschodnia też ma bardzo dużo peronów i ona będzie miała swoją przebudowę. Od razu mówię, WKD do wschodniej nie dojedzie, bo na moście średnicowym na takie tory i nie po prostu miejsca nie ma. To byłoby bardzo dobre rozwiązanie, gdyby WKD-ka dojechała na drugą stronę. Jednakże wystarczy mi, żebym już myślał o tym, że może kiedyś by powstało połączenie z Śródmieście WKD było w Śródmieściu, obok Warszawa Śródmieście. To by mi wystarczyło. Jakby WKD-ka wtedy byłaby już i tak ustawiona na całe życie. A tego i tak na razie nie mamy. Dobrze, skończyła się stacja Warszawa Wschodnia. Widzimy tutaj trochę tego torowiska. To torowisko też będzie przebudowywane podczas średnicy, żeby tu było więcej możliwości rozjazdowych z poszczególnych peronów. Głównie chodzi o tutaj pociągi z linii śródmiejskiej, żeby mogły po prostu trochę lepiej porozjeżdżać się. No i widzimy przy okazji ładną panoramę wieżowców z Warszawy. Możecie nie uwierzyć, ale za chyba 10 minut, odcinka 10 minut, się tam pojawimy, faktycznie będziecie mogli sobie pooglądać. Także tak to wygląda. Widzimy już tutaj w zasięgu, to też zobaczcie, jak one są dobrze widzialne. Daszki od stacji metro Stadion Narodowy, te zielone punkciki na wprost, już są widoczne, a jesteśmy tak daleko. Znaczy nie, bez przesady, nie jesteśmy jakoś też strasznie daleko, ale się rzucają dosyć charakterystycznie od razu w oczy. Przynajmniej ja wiem, że to są te daszki, więc od razu zauważyłem je. Przy okazji muzyka, która dzisiaj leci, jest nowa. Część, dosyć duża część tej muzyki musiałem wrzucić jako nowość i zobaczymy, jak on się spodoba. Leci teraz w tle. Przy okazji z ważnych jeszcze informacji, jak już tutaj mówię o takich ciekawostkach, powiem Wam, że jutro odcinek się pojawi dokładnie z tego samego przylotu, z tym, że bez mojego gadania, jakbyście chcieli obejrzeć, i szybszy, dwa razy przyspieszony, będzie trwać pewnie z 15 minut, bo ten jest Full HD wyrenderowany i nie jestem po prostu w stanie zmontować go w 4K w odcinka 30-minutowego na moim komputerze. Robiłoby się to co najmniej 24 godziny, pomijając to, że komputer pewnie w pewnym momencie by się wywalił i plik końcowy by ważył pewnie z 20 giga. A mój internet też tego by raczej nie udźwignął zbyt dobrze. Także jutro pojawi się przyspieszony film w 4K i będziecie też mogli go właśnie zobaczyć wieczorkiem. Jutro wieczorkiem, postaram się, żeby to nie był też jakiś późny wieczorek, bo jest koniec miesiąca i byłoby miło, żeby ten film jak najwięcej jeszcze osób obejrzało w tym miesiącu. I w piątek, i jeszcze pewnie w soboty, może w niedzielę będą jeszcze podwójne filmy, bo się trochę poprzestawiało i ponakładało i jest ich teraz trochę dużo jeszcze czekających w kolejce. Naprawdę, odcinków w kolejce chyba mam z 10 teraz jeszcze do wrzucenia. No ale dobrze, minęliśmy już stację metro Stadion Narodowy i dolatujemy do stacji Warszawa Stadion, którą tu właśnie widzicie. Przy okazji macie też napisy tutaj, w jakich dzielnicach znajduje się mniej więcej te obiekty. Większość obiektów, tak jak ten na przykład, znajduje się na pograniczu dwóch dzielnic. To prawda, faktyczna część stacyjna jest w jednej dzielnicy, to niektóre wyjścia są już po dwóch stronach, w sensie po drugiej stronie.
Oj, przepraszam. Po prostu druga część może być już trochę wychylona w drugą stronę dzielnicy, także to też jest ciekawe. No i w Warszawie większość linii kolejowych to są granice pomiędzy dzielnicami, jak na przykład linia przy Warszawie Gdańskiej, tam tak samo to wygląda. Tutaj trochę lecimy od naszej linii kolejowej ze względów takich, iż po prostu nie da się blisko lecieć. Można byłoby tam, musiałbym w dronie trochę pozwoleń tam wywrzeć na nim to od DJI i niestety nie miałem takiej okazji to zrobić. Po prostu jest stadion blisko i dron sam siebie nie może wlecieć bliżej niż to, co właśnie teraz robimy. Czyli dosyć duży odcinek od stadionu musiałem polecieć. Próbowałem to obejść, niestety mi się nie udało. Będę musiał kiedyś na pewno zobaczycie bliżej stadion i tą linię średnicową, ale na razie to nie będzie w najbliższym czasie. Także trochę dużo odlecimy, ale przy okazji sobie zerkniemy na most Świętokrzyski i panoramę Warszawy, która stąd wygląda oszałamiająco. Po prostu wspaniale. Przy okazji, jakbyście byli ciekawi, na jakiej prędkości będziemy lecieć przez prawie cały lot, to jest około 15 do 16 km. W podywach 21 może być kilometrów na godzinę, ale to i tak jest dosyć wolno i można się dokładnie przyjrzeć do wszystkich miejsc. Także zapraszam do oglądania różnych ciekawostek, które tu możemy znaleźć. No i tak, ten nasyp, były takie pomysły, żeby tutaj ten nasyp wjechał na dół do wykopu, bezpośrednio z mostu linia średnicowa by wjechała na dół. To się nie stanie, z tego co już wiemy. Będzie tak, jak jest aktualnie i będzie most w teorii remontowany raz jedna część, raz druga część, czyli raz linia średnicowa, a raz linia dalekobieżna, jednakże przez rok będzie zamknięte jedno i drugie na tym odcinku, co będzie problematyczne. Wiąże się to głównie z przebudową mostu średnicowego, który już widzimy tam na krawędzi obiektywu, jednakże no, będzie to dosyć duże utrudnienie. M2 wtedy będzie miała poważne oblężenie. Miejmy nadzieję, że będą pociągi kursowały takie, wiecie, dwukierunkowe do stacji Warszawa Stadion, która nie będzie przebudowywana podczas przebudowy średnicowej. Z tego co wiem, bo stacja Warszawa Stadion jest dosyć nowa i tam już torowisko jest w większości wymienione. Chociaż mogę się mylić, mogliby wyremontować średnicową też w tym rejonie, to wtedy by powstały nowe wyjścia ze stacji metro Stadion Narodowy. Proszę bardzo, most Świętokrzyski, ładnie widać go tutaj, podwieszany. No i panorama Warszawy, tak, tą panoramę mogliście widzieć, albo jeszcze ją widzicie, na awatarze Widzenosza, tam w tle. Gdzieś mniej więcej z tych rejonów robiłem to zdjęcie. No to po prostu to wszystko ładnie wygląda. Za chwilę się będziemy zbliżać do drugiej strony Wisły. Mniej więcej na granicy połowy Wisły, czyli na granicy dzielnic, zobaczycie, iż zlecimy dosyć nisko nad linię średnicową. Wiąże się to głównie z tym, iż w tym rejonie jest obszar prezydencki. Tak zwana strefa prezydencka, czyli niedaleko mieszka prezydent, jest Sejm i takie, no dużo takich budynków państwowych. Tutaj można latać tylko do 30 metrów, także też będziemy na 30 metrach się przemieszczać. Można wyżej, ale pozwolenia trzeba do nich pisać i trochę się na nie długo czeka, żeby faktycznie doszły. I na to na przykład czeka teraz odcinek z Wilanowa, ale jego zobaczycie za jakiś jeszcze czas, jak będzie pozwolenie, co nie? No i proszę bardzo, most średnicowy. On będzie w całości wyremontowany. Nie wiem niestety, czy będzie remontowany, czy będzie wstawiany na nowo. Byłoby dobrze, gdyby go postawili od nowa, mogliby go wtedy całkowicie przebudować. Może nawet go poszerzyć o jeszcze dwa nowe tory, co byłoby idealne w tym miejscu. Dwa tory na przykład dla linii dalekobieżnych pociągów, albo po prostu nawet podmiejskich pociągów, które by jeździł przez centralną. Dwa dla dalekobieżnych i dwa dla podmiejskich, które jeżdżą przez Śródmieście. To byłoby ciekawe podejście. Nie wiem, jakby tutaj to torowisko poustawiali. Trzeba byłoby chyba też nowe supy poustawiać. No nie wiem, tak czy siak jest to dosyć ciekawe. Przy okazji taka ciekawostka. Na tym moście miała powstać ścieżka rowerowa. Po jednej i po drugiej stronie, od jednej i drugiej stronie Wisły, żeby móc sobie pooglądać. W sensie podczas przebudowy był taki pomysł. Jednakże tam PKP, było pytanie do miasta, czy chciałoby na to wejść. Oczywiście miasto byłoby chętne, gdyby nie to, jaką cenę dało PKP. Właściwie prawie większość kosztów budowy takiego kładki
dla rowerów, w sensie kładki. To byłoby po prostu takie przybudowanie, tak jak jest na moście Łazienkowskim. Tak tutaj coś takiego podobnego by powstało dla rowerów. Jednakże to, ile miasto by musiało zapłacić przy budowie dla PKP, to jest trochę zbyt dużo, bym powiedział. Nie pamiętam dokładnych cyfr, powiem wam tylko tyle, że za takie duże pieniądze to się nie idzie na coś takiego dogadać. Już i tak to, że mamy tramwaj pod Warszawą Zachodnią, w sensie tam będzie ten tramwaj, bo jest robiony teraz tunel, to i tak jest nieźle. Swoją drogą, ten tunel nowy od tramwajów będziecie mogli zobaczyć już na moim kanale w przyszłym tygodniu, bo się wybieram jeszcze w tym tygodniu na Warszawę Zachodnią i będziemy mogli ją zobaczyć z placu budowy, z tych wszystkich przejść podziemnych, w sensie nie wiem czy wszystkie, ale dosyć dużą część tych przejść podziemnych zobaczycie już niedługo na kanale, także możecie się, no już niedługo zobaczycie. Przy okazji nie wiem czy widzieliście, w niektórych miejscach są łączenia filmów, ponieważ ten lot chyba był podzielony na 8 czy nawet 9 lotów. Bo jest po prostu, to jest tak długi odcinek, tak długi lot, ale i tak całkiem nieźle chyba nie widzicie tych łączeń w niektórych miejscach. Za chwilę dojdziemy do takiego momentu, w którym musiałem też zrobić łączenie. I to będzie timelapse z widokiem na Warszawę i linią średnicową tutaj. A, właśnie, zapomniałem wam powiedzieć. Mniej więcej w tym rejonie właśnie, gdzie będzie timelapse, tylko kawałek trochę dalej, w sensie wcześniej, tam bliżej mostu, ma powstać nowa stacja kolejowa. W sumie to nie stacja, tylko przystanek kolejowy, bo nie będzie tutaj można zmienić kierunku. A jest to stacja, w sensie przystanek kolejowy Warszawa-Solec. Ma on powstać zamiast stacji Warszawa-Powiśle. No i chyba to będzie dosyć dobre podejście według mnie. Te dwie nowe stacje tutaj lepiej skomunikują okolice. Warszawa-Solec, no zobaczymy. Jestem ciekawy tego, jak będzie komunikacyjnie. Powiśle jest już dosyć dobrze ustawione i tam ma już stałe osoby. Jest to najrzadziej oczywiście używana stacja, w sensie przystanek kolejowy Warszawy na linii średnicowej. Co nie zmienia faktu, że Solec raczej nie będzie mieć jeszcze większej ilości potoku pasażerów. Chociaż mogę się mylić, ale no nie wiem. Tak czy siak, lecimy dalej i jeszcze będzie jedna nowy przystanek kolejowy. Jeżeli miałby faktycznie powstać ten przystanek kolejowy Warszawa tutaj Solec oraz Warszawa Rondo de Gaulle, który tam będzie też planowany, zobaczycie go, gdzie mniej więcej będzie, to przystanek ten kolejowy, który właśnie za chwilę zobaczycie już na ekranie, czyli Warszawa Powiśle, przestanie być funkcjonalny. Niestety nie będzie mógł być zburzony, chociaż niestety, stety, będzie to stacja martwa, to znaczy pociągi będą przez nią przejeżdżały i będzie wyłączona z użytku, może jakieś tam muzeum zdobyją, po prostu taka będzie stacja przejazdowa. Czemu nie wyburzą jej? Ponieważ jest to, jest wpisana przynajmniej w części do rejestru zabytków i nie można jej wyburzyć. Tak samo jak tam część Warszawy Śródmieście została wpisana do rejestru zabytków i to trochę utrudnia przebudowę. Ale zobaczymy. Może coś tam jeszcze pokombinują. Byłoby dobrze, bo Śródmieście to może ma swój klimat, ale według mnie mogliby na nowo wybudować tą stację. Jakieś przeszklone, takie nowoczesne, jak Zachodnia. No niestety średnica nie będzie aż tak bardzo odjechana najprawdopodobniej jak Zachodnia, chociaż kto wie. Zobaczymy. Jeszcze nie mamy dokładnych planów i dokładnych informacji. To cały czas jest studiowane, tak samo jak łącznik z M1. Ale dobrze, ja już tu wyjeżdżam trochę za daleko. Jeszcze jesteśmy w tym rejonie, przy stacji, przy przystanku kolejowym Warszawa Powiśle. Ja się cały czas mylę z tymi przystankami kolejowymi i stacjami. Tutaj na trasie będziemy, mamy tylko trzy stacje kolejowe. Warszawa, znaczy dobrze, cztery w teorii. Warszawa Wschodnia, Warszawa Centralna, Warszawa Śródmieście nie jest stacją, Warszawa Główna i Warszawa Zachodnia. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o takie ciekawostki. Dobrze, wylatujemy nad Aleje Jerozolimskie i przy okazji tam jak był Most Poniatowski, to też taka ciekawostka, mijaliśmy najbardziej rozwalone i zepsute torowisko tramwajowe w Warszawie. Bo tam tramwaje muszą zwalniać, jeśli dobrze pamiętam, do 20 na godzinę. Co jest makabrą. Na najbardziej używanej trasie tramwajowej w Warszawie, jeśli dobrze się pamiętam. Chyba najwięcej tutaj pasażerów faktycznie jeździ w tym rejonie, bo to jest połączenie Pragi, a konkretnie Ronda Wetraczna z metro Centrum i dalej tam dworcem centralnym, także to jest ważne. Dobrze, w tym rejonie mniej więcej będzie stacja, czy przystanek kolejowy Warszawa Rondo de Gaulle, w sensie jeszcze nazwa pewnie będzie inna, może będzie muzeum jakieś tutaj dadzą czy coś, zobaczymy. I będą wyjścia, będą wyjścia bezpośrednio z przystanków kolejowych na powierzchnię i z tego co widziałem też ciekawostek, będzie
Nie wiem, czy jest planowane, ale chyba będzie bezpośrednie wyjście na przystanek tramwajowy, ten, na którym właśnie lecimy. Ten po drugiej stronie ronda nie będzie mieć dojścia, bo tam po prostu go nie da się wstawić. Trochę szkoda, bo to by dopiero komunikacji nie pomogło, ale można po prostu ten przystanek tramwajowy przesunąć w drugie miejsce i to byłoby lepsze podejście i zrobić do dwóch przystanków wyjścia, bo takie wyjścia by się tu bardzo przydały, naprawdę. Połączenie bezpośrednio tutaj z tramwajów do Ronda de Gaulle'a z Nowym Światem i Placem Trzech Krzyży, gdzie trochę autobusów jeździ, to byłoby mocne połączenie, bo ta stacja by miała lepsze połączenie komunikacyjne niż Śródmieście ma teraz. Coś byłoby bliżej, może w ten sposób. No ale dobrze, lecimy dalej nad Jerozolimskimi. Za chwilę będziemy lecieć z boku, obok Placu Pięciu Rogów, który mogliście zobaczyć już jakiś czas temu na kanale. Tutaj macie do niej kartę, jakbyście chcieli zobaczyć, jak tam ta przebudowa wygląda. Także proszę bardzo. I mamy tutaj kolejne przystanki tramwajowe. Już tam widać przy okazji całkiem ładnie panoramę Warszawy. Ją lepiej zobaczycie, jak będziemy przy Śródmieściu i przy Centralnym, bo tam trochę się pokręcimy, żebyście mogli to wszystko zaobserwować lepiej. Także tak, spokojnie. Jeszcze trochę tam pooglądamy sobie to wszystko. No i dokładnie, jak mówiłem, tutaj kawałek w bok jest Plac Pięciu Rogów i to skrzyżowanie, wszystko teraz co widzimy, o, mniej więcej od tego, znaczy od Ronda de Gaulle'a, z tego co pamiętam, będzie przebudowa linii średnicowej. I na dobrą i złą nowinę jest to, iż zostanie całkowicie przebudowana ta droga, która jest na powierzchni. Rafał Tomczaskowski z pomysłami od ZDM-u chce tutaj prowadzić jeden pas dla samochodów, jeden pas dla autobusów, torowisko tramwajowe, miejsce dla parkowania i ścieżki rowerowe, no i oczywiście drzewka. Nie wiem, czy to przejdzie faktycznie, natomiast wiem, co na pewno przejdzie, a mianowicie, czy przejdzie. Pasażerowie i mieszkańcy nie będą zachwyceni, ale całkowicie ta trasa będzie musiała zostać rozkopana. Z tego co kojarzę, będą mogły tutaj podczas przebudowy jeździć tylko i wyłącznie tramwaje i autobusy. Pojazdów samochodowych raczej tu nie będzie. A to jest jedno z bardziej korkujących się miejsc Warszawy. Może nie korkujących, ale dużo pojazdów tędy na pewno jeździ. I jak oni to zamkną, to będzie ciekawe. Swoją drogą też jeszcze nie wiem do końca, jak tu tramwaje puszczą, bo torowisko kolejowe od średnicy znajduje się centralnie pod całymi alejami jerozolimskimi. No ale dobrze, widzimy tutaj metro centrum, minęliśmy. Mniej więcej w tym rejonie jest przejazd z metra pod linią średnicową, rondo Romana Dmowskiego i tutaj też z tego odcinek niedługo będzie. Natomiast co widzimy tutaj z boku, to jest już za chwilę przy okazji panorama Warszawy. Warszawa, Śródmieście. I mówię od razu stanowczo. To nie jest stacja, to jest przystanek kolejowy. Co ma się zmienić podczas linii przebudowy średnicowej? Bo wtedy tutaj będzie, ma być zrobione specjalne torowisko i pociągi faktycznie będą mogły zmienić kierunek biegu i zawrócić i pojechać w drugą stronę bezpośrednio ze stacji Warszawa Śródmieście. Przy okazji też jest planowane, nie mamy oficjalnych informacji, czy tak powstanie, przedłużenie linii WKD. Z pominięciem aktualnej stacji Warszawa Śródmieście WKD do przesunięcia Warszawa Śródmieście WKD tutaj, bezpośrednio, jako nowy peron przy tej trasie. Według mnie to jest świetne podejście i świetne rozwiązanie. Nie wiem, ile by to kosztowało WKD-kę, pewnie za dużo i raczej się na to nie zgodzi, ale to byłoby coś, co mogliby zrobić i by im pomogło. Bo pomyślcie sobie, że bezpośrednio z WKD-ki moglibyście wsiąść, uwaga, w metro i w tramwaje na Marszałkowskiej. Czy to nie brzmi pięknie? Według mnie tak. Niestety nie powstanie. Raczej. Chociaż zobaczymy. Jeszcze w tym roku albo w przyszłym się dowiemy faktycznie, jak będzie wyglądać cała przebudowa i jak będzie jakie będą wielkie utrudnienia tutaj, bo większość tu ulic będzie musiała być całkowicie rozkopana. Jak na przykład Emilii Platet, którą właśnie widzimy, ona też będzie musiała najprawdopodobniej w całości zniknąć. Bo pod nią się znajduje dosyć duże torowisko od Warszawy Centralnej, którą właśnie widzimy, a to będzie miało dosyć dużą i ważną przebudowę. Swojego nie wiem, czy pamiętacie, czy kojarzycie, ale kiedyś Warszawa Śródmieście przez jakiś czas nie była w całości zakopana. Była to taka stacja na powierzchni, tylko że po prostu z otwartym dachem. W tym samym miejscu, ale można było sobie popatrzeć na niebo, chmurki i może nawet gwiazdy nocą. Ciekawe, tego teraz sobie nie potrafię wyobrazić. No to się jednak wszystko zmieniło zupełnie inaczej. Tu było łączenie filmów, mogliście zauważyć. I przy okazji też widzicie, że już jest zachód słońca. Tak długo nagrywałem ten film, ja 4 godziny tutaj latałem.
że niestety już zakończenie będzie prawie po ciemku, ale zachodnią to raczej dobrze możecie kojarzyć z mojego kanału. Zresztą jeszcze na koniec wam dam kartę. Kartę możecie teraz tam sobie w kartach zobaczyć lub w linku w opisie, ale jeszcze wam później to wrzucę, jak nie zapomnę. No i tak, to będzie całkowicie doskopane. Przy okazji przypominam, że tutaj jak jest Rondo 40-latka, to ma być tutaj skrzyżowanie. I tak samo jak było Rondo Romana Dymowskiego, tam też nie będzie ronda, tylko będzie skrzyżowanie. Takie są przynajmniej plany. I tam też na Dymowskiego jest planowane może, tam przy Metrocentrum, jak ktoś nie wie, aby powstała koniczyna tramwajowa. I to byłoby ci też ciekawe. Wtedy te tramwaje tam by mogły skręcać w różne strony. Nie wiem, jakby to faktycznie funkcjonowało i ile linii by z tego korzystało i czy to by nie powodowało jeszcze większych korków, ale brzmi na pewno ciekawe. Ciekawie, przy okazji, tutaj jak widzicie ten parking wielki, taki ohydny, on będzie całkowicie rozebrany i on należy do PKP, bo on jest w całości nad torowiskiem od centralnej. Tutaj się to wszystko zjeżdża i tu budynków nie ma. Ten budynek, który teraz widzicie, on się znajduje owszem nad linią średnicową, ale należy do PKP. PKP go wybudowało i nim zarządza. I to jest też budynek, który w sumie nie wiem, czy będzie wyburzony podczas przebudowy. Możliwe, możliwe, że go nie będzie i później zostanie odtworzony tutaj jako nowy, bądź będzie tutaj powstanie faktycznie park, jakiś ładny park tutaj jakby wstawili na terenie tego parkingu i tego budynku. Nie byłoby źle, chociaż ten budynek może pozostać, tylko może odnowiony czy coś. No nie wiem, zobaczymy, zobaczymy co oni tutaj jeszcze będą kombinować. Tu mamy moją ulubioną pętlę, w sensie pomijając tam zoo, bo zoo też jest ładne. To jest chyba druga moja ulubiona pętla, czyli plac Zawiszy, pętla nieużywana tramwajowa z dwoma torami, jak coś dla jednego tramwaju, który by oczekiwał. I ona jest często używana awaryjnie podczas protestów w centrum Warszawy, aby tramwaje mogły normalnie kursować na kursach skróconych, ale mogły jednak jeździć na określonej skróconej trasie. No i tak, tu już widzimy faktycznie wykop. Po przebudowie ten wykop ma, w tym rejonie przynajmniej, zostać w całości zakopany i powstać najprawdopodobniej park. Nie będzie budynków, niestety, bo plan zagospodarowania i raczej polskie przepisy nie pozwalają na budowę budynków, ponieważ nie wiem czy wiecie, ale w Polsce nie mamy prawa własności podzielonego na wysokości. Znaczy, nie może, jak już macie grunt swój, to macie tam dookreślone jakieś wartości w dół, tam gdzie macie parkingi samochodowe i tak dalej, i maks do góry. Niestety nie można tego podzielić w zależności od wysokości, że na przykład na poziomie minus 1 jest czyjaś własność, później jest inny budynek. Tego to jest utrudnione i to jest właściwie niemożliwe w Polsce. Może to trochę źle wytłumaczyłem, jak teraz wam mówiłem, ale mniej więcej tak to wygląda. Przy okazji Warszawa Ochota, przed chwilą tutaj właśnie mijamy. To jest też ciekawa stacja, ona wygląda bardzo kiepsko, ale jest w całości zadaszona, co jest akurat na plus. W sensie w całości tej głównej części, bo jak tam ktoś przechodzi tam, gdzie nie jest zadaszone, to tam raczej trzeba się maczyć na baczności, tam jest niebezpiecznie. No i druga stacja, znaczy przystanek kolejowy, obydwa to są przystanki kolejowe, to jest Warszawa Ochota WKD. To jest mała stacja, poobklejana reklamami i chyba najgorzej wyglądający przystanek kolejowy WKD-ki na całej jej trasie. Niestety, ale będzie też przebudowana podczas tej przebudowy średnicowej i to całkiem nieźle, z tego co pamiętam, bo na górze to będą nawet może schody ruchome. W sensie na pewno od tej części PKP będą schody ruchome, ale może też od WKD. No kto wie, na pewno to będzie wyglądać coraz lepiej niż aktualnie. No i widzimy, Warszawa Główna znajduje się na Woli i Ochocie. A przy okazji chyba nie powiedziałem tego, jak była Warszawa Śródmieście WKD, to ona się znajduje na Woli. Ona nie jest na Śródmieściu. Część z was pewnie na pewno to wie, ale dla niektórych może to być taka ciekawostka. Po prostu chcieli się podpiąć, że oni są w Śródmieście, ale tak naprawdę nie są. No i właśnie, widzimy tutaj, proszę bardzo, jak na załącznym obrazku, Warszawa Główna, czyli stacja tymczasowa, ja cały czas się przy tym będę upierać. No cóż, każdy ma swoje zdanie. Przy okazji chyba biletomaty już w końcu działają. Ekrany od przyjazdów jeszcze z tego co pamiętam nie działają. Ławki już są, śmietniki też już są. Wiaty są jak małe, tak były i kładka cały czas nieoddana, ale ma już podłogę. I o głównej pewnie zobaczycie w październiku jakiś kolejny odcinek. Jeszcze przed otwarciem kładki to tam poobserwujemy sobie skutem, co tam się dzieje, a może coś już pojawiło się czy coś. No na razie możecie dosyć dużo teraz zobaczyć z tej perspektywy. Jak możecie też zaobserwować, już jest po zachodzie słońca, także zachodnia o zachodzie, no miała być wschodnia o zachodzie, ale na razie jeszcze na to poczekamy. Bo bym musiał tam przyjechać
Chociaż zachodnia o wschodzie to nie. W sensie wschodnia o zachodzie to nie jest takie trudne. Gorzej jest z wschodami, bo to jest teraz. Teraz to i tak są te wschody dosyć późno już, ale i tak są dosyć wcześnie. No, i tak jak tu widzicie, się już zaczyna todowisko od Warszawy Zachodniej, w sensie z przebudowy. Tutaj nowe tory od linii średnicowej, już niedługo będą po nich jeździć pociągi. Po tej trasie, przynajmniej tak mi się wydaje. Zresztą tak będą tutaj kursować, bo tu jest nowy rozjazd też budowany, który będziecie mogli zaobserwować chyba za kawałek. No jakoś mniej więcej w tym rejonie będzie dobrany nowy torowisko. No tu chyba się rozszerza. Tak, tu się rozszerza torowisko, no to widzicie, że tu będzie nowy zjazd. Łącznik pomiędzy po prostu tymi torami. No i tak, torowisko od głównej, nowe, ładne, wielkie, piękne, nieużywane, no bo faktyczne pociągi tam z tych środkowych torów cały czas nie korzystałem, w sensie chyba nie słyszałem, żeby jakiś tam pociąg faktycznie już z tego w końcu skorzystał. Ale ja chętnie bym to zobaczył, bo to akurat pod tym względem ta stacja jest dobrze zrobiona. Swoją drogą, to też jest śmieszne, że Warszawa Główna to jest stacja, a Warszawa Śródmieście to jest przystanek. No cóż, no ale dobrze. No i tak, widzimy tutaj już te wiadukty kolejowe, w sensie na razie tutaj jeden wiadukt. Stary został już wyburzony i w tym rejonie właśnie pociągi z głównej mogą przejeżdżać do zachodniej, na już bezpośrednio tory, kolejne perony. I tędy też pociągi będą niedługo, w sensie, one teraz tylko i wyłącznie tym torem mogą wjechać na główną, co też trochę ogranicza przepustowość głównej, ale tutaj z tego co pamiętam, niedługo zostanie to zamienione, drugie tory będą używane, a po tym torze nic nie będzie mogło wjeżdżać, bo będzie przebudowa kolejnych peronów na zachodniej. Dzisiaj już niedługo, pewnie jakoś na początku tego nowego roku, bo tam wtedy będą budowane i demontowane, w sensie wyburzone stare i postawione zupełnie nowe tory. Jeśli dobrze pamiętam, to będą perony, czekajcie, bo teraz jest remontowany 6, 7 i 8, co się budowane, to będzie 5 i 4 zamknięty i remontowany. Przy okazji w tym momencie też od razu jak będzie zamykane i otwieranie, będzie otwarty peron już nowy i to składki będziemy mogli schodzić na niego, czy właściwie nawet na dwa perony, 6 i 7. 8 z tego co pamiętam może być chwilę później oddany do użytku. No i widzicie, jest już ciemno, ale coś tam coniekąd jeszcze widzicie. Niestety jest, no jak jest. No cóż, nie zdążyłem przed zachodem słońca, nie sądziłem, że jak zacznę latać chyba o 15, pewnie koło 15 mogłem zacząć latać, albo chwilę później, to jak skończę latać, to będzie już tak późno. Po prostu tutaj operacja z tyloma lotami, jakie tu musiałem wykonać, ja tu chyba z 9 czy więcej razy startowałem i lądowałem. To jest naprawdę straszna ilość, dużo. Przy okazji jeden lot mi się na przykład nie udał pod stadionem, bo Don po prostu nie wystartował, tak jak mówiłem, bo chciałem wystartować z tej strefy pod stadionem, ale on powiedział, o nie, nie, nie. A tam w przepisach jest tak to napisane, że nie można latać nad stadionem, kiedy jest impreza. Znaczy wiadomo, że nad stadionem to raczej się nie lata w ogóle, ale obok, w takiej odległości, to już można by było. No i tak przy okazji muzyczka, którą możecie kojarzyć, przynajmniej osoby starsze, które oglądają już z kanału filmy, to jest Awizonarz poza prawem, Nawet Turillo, Wieczorami. To też ciekawe, że ta cyta się nazywa Wieczorami, co się nazywała, a nie Nocą. No ale no cóż, Warszawa Zachodnia, proszę bardzo, pojawiła się tutaj na naszym oczom, nowa. Widzimy też przy okazji, że stare perony są jakoś słabo oświetlone. Nowe, choć nie są oświetlone, to i tak są całkiem nieźle widoczne. No i peron 9, w sensie 8, jeszcze nie ma części płyty peronowej faktycznie, no ale to niedługo się pojawi i też przy okazji widać to, czego nie widzieliście w tym filmie ostatnim, bo tak szybko to tam posuwa się na zachodniej, że już ten dalsza część schodzenia dachu do małych na peronie 7 się pojawiła. To im po prostu tak strasznie szybko idzie, że aż szkoda mówić. Także tutaj też to już widzimy kolejne elementy i mniej więcej w tym rejonie też zaczyna stacja. W sensie to też jest przystanek kolejowy, właściwie Warszawa Zachodnia WKD, bo WKD-ki tam nie mogą zawracać, ale są plany podobno, żeby mogły w przyszłości jakoś zmienić swój kierunek toru, bo jak podczas przebudowy zachodniej na peronie WKD, WKD-ka nie będzie mogła w ogóle jeździć w tych rejonów, a na reducie od Dona nie ma do zjazdu i coś tam będą chcieli kombinować jeszcze. Mam nadzieję przynajmniej, bo przydałoby się, aby mogli to jakoś lepiej tutaj
ustawić, żeby to funkcjonowało. Widzimy resztki dachu, przy okazji widzicie też, że już zyskuje nowy kolor, dzięki czemu odbija się jak taka nowoczesność. Nowa zachodnia, odjechana, 2050. Przyszłość nadchodzi dzisiaj. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli faktycznie tutaj dotarliście aż do tego momentu w filmie, napiszcie w komentarzu wygrałem. I co tu dużo nie mówić, do zobaczenia już niedługo. Możecie też subskrybować, aby zobaczyć już niedługo kolejne filmy z warszawskiej siedlicy 2050. Cześć!